Wszystko działa. Chyba. O. Kurde, nie działa. Wszystko przeskakuje. Tak ma być. I tak ma być. O, chyba działa. Ok. Jest dobrze. Spróbuję zrobić kampanię dzisiaj. Dwa miasta. Oczywiście łucznictwo. Drewienka żadnego. Dziwne, że tutaj nie wiem, wróg się w ogóle nie pokazuje. Fajnie. Jakiś tam, nie wiem, o co tu chodzi, ale dobra. Chyba mi się nawet kiedyś udało przejść tą kampanię, ale już nawet tego nie pamiętam. To było dawno. Tutaj widzę, jest coraz więcej miast bastionu. Ok. Krasnoludy, oh ja. Cześć Kumajka. No nie wiem, wiesz. Doom to już mi się pobrał. Ale nie wiem, mam w ogóle dzisiaj taką straszną niemoc, że stwierdziłam, że chyba Heroesy mnie tylko dzisiaj w tym momencie uratują. Dzisiaj to ja w ogóle myślałam, że ja wykituję w pracy. Tak mi się chciało mega spać i po prostu byłam nie do życia. Cześć, Recuch. Nie wiem, co się dzieje. To chyba przez to, że nie ma tego cholernego słońca już 2 tygodnie. I powiem szczerze, że ja zdycham. Dosłownie. Bo już inaczej tego nazwać nie mogę. Tutaj on wraca. Nie, ona. On tutaj bierze drewienko sobie. Dużo ludzi właśnie czuje się tak dziwnie. No właśnie ja się czuję dziwnie. I to nawet bym powiedziała, że bardzo dziwnie. I mam straszną taką niemoc. I mimo, że biorę witaminę D, to tak średnio mi to w ogóle coś daje. Także no... Nie jest fajnie. Że tak się wyrażę. No ale co zrobisz? Jeszcze w pracy mam takie bardzo sztuczne światło, takie, że oczy od tego bolą. To tym bardziej to muli. No jest masakra. Ty dzisiaj, Kumajka, gierczysz w cosik? W to, co wczoraj?
O, ja muszę iść po te. 5 zł, jak można nazwać seks oralny? Stry bliźniaczkami siamskimi, podwójna ciągła. What? Dzięki, grabasz. Na pewno nie, to nie ty, ale dzięki, hehe. 5 złociszy, mordo. Bardzo ci dziękuję. Myślę między poksami platinium, czy daje Wolfika cisnąć. Zależy, na co masz ochotę, kumajka. Na co się czujesz, na co czujesz, że masz ochotę w tym momencie. Ja tam mam ochotę na nic. Ja tam bym sobie tak tutaj pochillowała. Z tym masz problem, bo za godzinę będziesz wiedział. Sponio. Widziałam tam też, że Debbie, Lady Debbie się odpaliła, ale chyba nie będę mogła tam w tym momencie wbić. Ja sobie posiedzę tutaj trochę, krótko, ale zawsze coś. Będę musiała zagrać tego Dooma, bo już nie wiem, no kurczę, ściągało mi się tyle czasu, a ja tego nie odpalam, nie? Dobra, jestem. Kek. Ty, on na mnie idzie, nie? Zaraz muszę to tutaj zniwelować. Ja mam w ogóle tak mało drewna, że to jest tragedia. Cholerne wampiry. Wampiry to podobno jest najmocniejsza jednostka w tej grze. Więc... O, ja mam nieulepszonego, kurde. Dziwny dźwięk. Ulepszone mogą zrobić sieczkę. No wiem właśnie, co te ulepszone. Te wampiry to jest najmocniejsza jednostka w grze. Powiem szczerze, nie jest ciekawie. A, dobra. Tutaj było coś i już się zniknęło. Cześć, Wojcon. Jak tam? Co tam? Teraz go załatwić. Teraz jest ulepszony. Po pracy można się relaksować. No, jak widzisz, ja się bardzo w tym momencie relaksuję. Przy Heroesach. Ten centaur i mnie jeszcze jakoś ratuje, ale nie wiem, czy przypadkiem nie popełniłam błędu. Miałam dzisiaj tego Dooma odpalić, ale tak jak mówiłam wcześniej kumajce, no po prostu nie czuję się na to, nie? Chciałam sobie odpalić coś bardziej takiego, przy którym się lekko relaksuję. A co dlaczego? Dlaczego nie odpaliłam Dooma? Bo wczoraj byłam zdenerwowana, że ściągał mi się 96 minut, jakiś update, a potem już stwierdziłam, że mi się jednak już odechciało. Cześć, my jest The Hollow, yo! Przez 2Y. Przy Doomie Retarlax coś istnieje, jak się lubi masakry i zabijanie. No, ale zależy czego, nie? Bo jak zabijanie jakichś zwierząt, to nope. No, była mowa, także pobierałam tego Dooma. No, ale tak jak ci mówię, nie, no na nich nie pójdę, one są za mocne. A tu? Pegazy. Chyba przerąbałam. Trochę mi się ten czat dziwny zrobił, ale nic na to nie poradzę. Obrona. Jak ten? Nie, no nie mogę, obrona. Dawaj, bo on to... Ej, skąd ten namiot się tu wziął? Chyba był podstawowo.
mogę coś uleczyć tego, ale nie wiem, czy to się w ogóle opłaca, nie? Załatw tych jeźdźców Pegazów. Co to tam jest? Koskie zaloty? No takie na śmierć, raczej bym powiedziała. Także you know. Ciężko się wstaje o tej czwartej, powiem wam szczerze. Już jak mam zacząć rozmowę o niczym, no to o czwartej mi się ciężko wstaje. Czwarta chyba nawet 20, ja się podnoszę z wyra. No, mogło być lepiej. Ale i tak dzisiaj siedziałam w tej pracy i po prostu ciemnica taka, że lepiej nie mówić. Kapitol mogę wybudować. Dobra, buduję, co mi tam. Ale czasami to się aż tam nie chce siedzieć, bo tam jest tak, powiem, ej, a ten zajął jakby to miasto i jakby w tym momencie mam przesrane. Bo muszę go jak najszybciej zniszczyć. Ja tutaj zbieram cały czas armii. Ta kampania jest, no... za łatwa to ona nie jest. No, także tak. Ja mam w ogóle jeszcze nic nie ulepszone i to jest problem. Znaczy, to jest poziom średni, wiesz? To nie jest poziom jakiś najłatwiejszy, tylko średni. Kurde, zapomniałam wziąć tych typów stąd. W każdym razie... gracz wieżowy, tak zwany? Pierwsze słyszę. No, ale niech ci będzie. Wampiry, o Jezu, jakieś nie lubię tych wampirów. Dołączają centaurosy. A ta może spróbuje, no nie wiem. Tu coś jest. Te wampiry zwykłe, nieulepszone. To jeszcze z czasów kolega Ignacy puszczał na YouTubie swoją serię Heroesów i tak się przyjęło. A, to ja nie wiem nawet. Nie chcę wampirów w moim teamie. Ludzie. Musiałabym chyba spruchnieć, żeby mieć ich w swoim teamie, jak to mówią w tych czasach. Ja ulepszałam krasnoludy. Nie wiem, czy mnie będzie stać na wykupienie ich. Elfy, jak się ulepszy, to są całkiem niezłe, bo podwójnie strzelają. Ale ja mam tak mało forsy, że nie wiem doprawdy. Tego bym rozwaliła, ale spróbuję zniszczyć może tych... No nie wiem, czy mi się uda. Ulepsz gospodarstwo. Właśnie o to mi chodziło, żeby ich ulepszyć, bo oni strzelają podwójnie. Bardzo życiowa gra pod tym względem. No może i masz rację. W ogóle nawet nie mam wybudowanego tego. Patrzcie, mam 117 kamieni i mogę je teraz wymienić na pieniądze. Czekaj, a czy ja potrzebuję tego wymienić na pieniądze? Na pieniądze bym sobie to wymieniła. 2000, niewiele. W starszych Heroesach niedobory pieniądza były jeszcze gorsze. Wiesz co, Dawid, ja próbowałam grać tylko w Heroesy 2 wcześniej. No ale kompletnie mi to nie podeszło, jak już tam kiedyś wspominałam. Księga zakręć jeszcze, bo on nie ma. O, on już mnie zniszczył. Ja chyba zawaliłam tą kampanię. Jest źle, Kapitol Ruś. Jest źle, bo nie to miałam w ogóle zrobić. Ja jestem lamusem totalnym.
Okej. Wampiry to wiem, że one się odradzają i to jest największy problem w tej grze. Jak ja zwaliłam akcję, ludzie. Ja w ogóle już tą kampanię zwaliłam. Ja się skupiłam na tym. Na forsie zamiast na army. Pamiętam kiedyś, jak miałam samą jakąś kiepską armię i same krasnoludy, chyba miałam tam 100 parę, czy tam nawet 200. To wtedy te krasnoludy mi rozwaliły wszystkich przeciwników. Nie, wiem, że one się odradzają, te wampiry, i to jest właśnie niedobre. Nie udało się zbudować kapitolu? Kurde, przewaga jest miażdżąca. Nie, ja nie mogę tak w to grać. No słabo. Może spróbuję zagrać tym. Te są lepsi, ci strzelcy. Dobra, tym gościem. Pamiętam, kiedyś też nim grałam. Według rozkazu. Bierzesz. No tutaj zaczynam grę jako ten gracz bez miasta. Tylko kopalni i zamki, nie udało się zbudować kapitolu. Kapitol właśnie jest opłacalny. A tutaj wiem, że on, ten bohater, może przekształcać te elfy, wysokie elfy, w tych strzelców. Jakieś ma specjalne ulepszenia. A ci strzelcy to są lepsi niż wysokie elfy, tylko że mają jeden strzał. Ale jest za to mocniejszy. Także tak, zielony, jeżeli nie znajdziesz miasta, wypadniesz z gry. Ja spróbuję. Co to jest? Wataha szkieletów? Nie wiem, YOLO? Bo ja nie wiem, czy to w ogóle jakoś tak wyjdzie. On zabija w ogóle wszystkich. Dobry jest ten strzelec. Dyplomacja, może mi się to przydać. To będzie już nic. A nie było. Myślałam, że tu wrogów nie było żadnych, ale jednak coś tam było. Rozwaliłam. Ja w ogóle powinnam tych rozwalić, a nie te głupie centaury. Tak naprawdę to dzięki tym strzelcom to ja przechodzę dalej. Bo tak to byłoby źle, nie? Załatwił mi krasnoluda. Trochę słabo, ale przynajmniej mam miasto. I teraz już można ogarniać. I on właśnie ma to ulepszenie, że na strzelców. Co moim zdaniem jest nawet dobre. Plus jeden. Że wygrałam. Plus jeden punkt dla mnie. To jest niedobre. Ja spróbuję gdzieś tu dalej się udać. No nie, i jak się... Kurde, żeby ten głupi ratusz budować, to trzeba mieć takie kokosy. To się przyda, nie wiem co w sumie, ale... Idę dalej. Nieodwiedzone, czyli on awansuje. Wiem, że on ma jakiś określony limit wzrostu. Może nie wszystko stracone? Mówisz? On ma jakiś określony chyba limit wzrostu poziomu. Z tego co kojarzę. Później wybuduję. Muszę znaleźć jakieś
zasoby. Ale mam cały czas tutaj przeciwników. Gobliny, czy coś to tam jest. Spróbuję się ich pozbyć w jakimś tam nawet dobrym stylu. Strzelcy YOLO. Dzięki. Tam jest już czerwony. Czerwony gość. Przejdzie, bo nie ma klucznika odblokowanego. Aha, czyli ja mogę awansować tylko jak jestem tutaj, dobra. Bo te strzelce to już dobra jest jednostka. Lepsze sobie centaury. Spróbuję załatwić te harpie. Bo mi przeszkadzają i stoją mi na drodze. Kurde, jeszcze takie ma dobre morale, że ruch podwójny. Ten krasnolud zanim dojdzie, to już będzie game over. No i ten tartak, no to się przyda. No ale... No dobra, no na razie tak. Ten czerwony, o kurczę, zapomniałam, że on tu miał miasto. Jest źle. O, ja nie lubię jak... Przeciwnicy mają tak blisko miasta. To jest wtedy bardzo fatalnie, a nawet zbyt fatalnie. Gdyż przeszkadza mi to bardzo. Ja się lubię zaczaić na przeciwnika. Jak już tam zbieram sobie trochę tej armii. Ale niestety nic nie poradzę na to. A jakbym spróbowała... go zaatakować. O kurna. No nie wiem, czy to było mądre. Okej. Okay. Atakuj Rocky. Jednego załatwiłam. Strzelec zadaje 400 coś obrażeń. Muszę mieć chyba ulepszone te łucznictwo. I o. No dobra, załatwiłam go. On już w ogóle miał zaawansowane łucznictwo. Muszę tutaj przemieścić. Spróbuję zdobyć tą kopalnię kryształów. No okej. A tak mam w ogóle beznadziejny. Okidoki. Mało pieniędzy, Boże, prawie nic nie mam. 10 klejnotów, dobra, może być. Zero, zero. No ale to co ja mogę wybudować, jak ja prawie nic nie mam? Zwiększa krasnoludzkich wojowników? Okej. Okay. W ogóle zrobiłam fail, że nie... Kurde, no nie wiem, czy mi załatwiła, bo nie chciała przejąć to miasto, żeby on mi nie zawracał 4 liter. Nie chcę. Po co mi wilczy jeźdźcy?
capitol. Arcydiabeł, przyrost jakiś to. No nie wiem, może spróbuję, kurde. A jak nie, to sobie wczytam. Obrona. Obrona. Kurde, niedobrze. Cześć, Zoro. O nie! O, patrz, nawet on jak uderza normalnie. Okej, dobra. Kurde, załatwię mi tych strzelców. Już jak jest ich mniej, no to wiadomo, że mają gorszy atak. Och, zjebitole. Muszę ich z wszystkich rozpieprzyć. Chciałam zdobyć miasto, to sobie zdobyłam. Jeszcze ma taki ruch chusteczkowy. Tam jest też czerwony. O Jezus Maria. Kurde, no niemożliwe. Lepszam ich, bo ja chcę mieć tych strzelców, bo oni są dużo lepsi. Co on tu miał wybudowane? Jakiś szajs. Oczywiście musi być. Czekaj, to jest... on ma tu jakieś... Ugo wie co. Ja spróbuję te meduzy załatwić. Nie wiem, czy to wyjdzie, ale... najwyżej wczytam. Dzięki. Akurat dzisiaj spięłam, bo mi się tak po prostu zachciało. Ale miło mi to słyszeć. Mam wyraźne kości policzkowe. Bo ja w ogóle mam wyraźne kości policzkowe. Ogólnie. Jak mi minął dzień, bardzo... Powiem ci szczerze... Bardzo nudno, bardzo męcząco. Muszę uciec i wczytać, bo ja to nie przejdę tego. Wczytaj pojedynczy scenariusz. Nie, kampania. Autozapis. Dobra, ale no nie przejdę dalej, jak nie rozpieprzę tych meduz. A jak tobie minął dzień, Zoro? Kapitol chciałam budować. Dlaczego z niej lubiłeś ćwikłę? Co ci powiedział? Nie mogę przejść. Naruto na GameCube'a gra? No i... Ja nie wiem, bo ja nigdy nie grałam w żadnego Naruto, to nie wiem nawet jaka to jest różnica. O, precyzja. Już nie gra? A co robi? Co teraz gra? Przypomniał mi, że moja kolekcja dziedzictwa na PS2 to też Naruto. Już kupiłeś! Nie szkoda ci kasy? Dla mnie to w ogóle Naruto to jedyne, co ja pamiętam z Naruto, to że oglądałam anime z Naruto. I to wszystko. Nie grałam nigdy w żadną grę z Naruto. O kurna, mam problem. Bo hobgobliny są teraz ulepszone. Nie wiem, po co ja biorę tą armię. Ja potrzebuję tylko tą moją tą. Już kupiłeś. Ja, jak widzisz, zbieram na GTA 1. Ponieważ ja w dzieciństwie miałam tylko demo tej gry i po prostu bardzo chcę w to zagrać, w całą grę. A no, nie miałam niestety okazji.
króla zagrać. Słaba kampania. Gra 6 na 10 od stworzenia Dolcy to jednak cel. Pamiętam zanim nas pszczółka Maja i Sonic na Polsacie. A faktycznie Sonic to leciał na Polsacie. Kojarzy mi się, że był. Ach, tuziny medus. Pszczółkę Maję oglądałam, ale Sonic też. No, ja Sonica też oglądałam na Jetixie, jak również. Czy tam był po prostu dubbing, pożal się Boże, bo Jetixa chyba było tylko stać na tych jednych aktorów i wszystkie te bajki na Jetixie miały jednakowe głosy, te wszystkie postacie z różnych bajek. Więc to było po prostu... Jezus Maria. Załatwiłam. Zamieni mi w kamień? Nie. Mam dobre morale. O. O to chodziło, ale nie wiem, czy ten ziomuś mnie teraz tutaj nie przyczai. Nie mam w ogóle forsy. On się już cofnął, więc chyba wie, że ja tu jestem. Przeszedłeś gdzieś na EMU, uzbierałaś już na to PS1 z ekranem. Uzbierałam na samo PS1 bez ekranu. Ale jeszcze nie kupiłam. Bo na razie jakieś oferty poznajdywałam na różnych stronach, ale ceny są jakieś wyższe niż patrzyłam ostatnio. Więc na razie się wstrzymam z zakupem. Kopalnia drewna Easy. No jak, Tartak? Kopalnia drewna, ja tak powiedziałam? Boże, jaka wiocha. Aż mi wstyd. Teraz. Nie, to mem. A, to mem. Dobra, już myślałam, że powiedziałam to, ale by było mi wstyd strasznie. Co ja widzę, to tamten... O Jezu, to jest bardzo dobre miasto. Bardzo mocne. To tamten gościu czerwony jest zablokowany i nie może wyjść. Ale podejrzewam, że on jest jakiś bardzo mocno ulepszony. To ty powiedziałeś. A, dobra. Więc nawet nie wiem, czy ten moje cosiki go pokonają. Lubisz filmy z Tarantino? Filmy z Tarantino. Człowieku. Oglądałam... Nie wiem, jak to się nazywało. Nienawistna ósemka? Nie. Zapomniałam, jak to było po polsku. W każdym razie to był chory film, który trwał za długo. I tyle w temacie. Chyba ten film trwał 3,5 godziny i wszędzie tam się krew lała, co mi się w ogóle nie podobało. Jakieś zabijanie, rozstrzeliwanie. Tarantino grał w tym filmie, ale mu nie wyszła ta rola. Bardzo mi się to nie podobało. Reservoir Dogs. Pierwsze słyszę. Tu jest czerwone to, znaczy niebieskie. No właśnie, on zawsze występuje chyba w swoim filmie, ale ten film, co ja oglądałam, właśnie ten Nienawistna ósemka, czy jak to się tam nazywa, był do dupy. W sumie tyle mogę powiedzieć, nie? Tak mi się ten film nie podobał. Historia taka z dupy. Tam chyba grał też Leonardo DiCaprio w tym filmie. Z tego, co mi się kojarzy. On mnie od razu atakuje, więc już jest chyba po mnie. Co?
zadał 600 coś tam punktów, a i tak tylko te upiory 44 zabiło. Ja pitole, jaki mocny typ. To jest masakra. Samo krcyryty robi robotę, jak kupiłeś kabel euro. To co wtedy mi mówiłeś o tym? Nie zwyciężę tej walki. Jeszcze mi brakuje czegoś. Dwadzieścia kościei. Za dużo tych kościei. Nie da rady. Cześć, Finn. O, Devi lurkuje. Siema. Tak, jest przewaga miażdżąca. Chcę uciec i chcę wczytać, gdyż jestem zawiedziona swoim zachowaniem w tej kampanii. Ja tu muszę chyba jeszcze zostać. Poczekaj, wczytaj. Autozapis. Kurde, już za późno. Nie to wczytałam. Zawsze możesz podzielić stresów na pół. Nic to nie da. Masz PS2 tu HDMI? Mam. A co? Jak to jakieś źle przyszło? A, to wtedy co ci nie działało? No coś mówiłeś, że ci się coś schrzaniło. To tak jak ja kiedyś zamówiłam z internetu jakiś adapter też, żeby właśnie uniknąć tego zabezpieczenia na PS3. I przyszło mi to, ja to podłączyłam, wszystko wtedy, ale cały czas było piszczenie jakieś słychać w tym komputerze. Okazało się właśnie, że to od tego było. I ja myślałam sobie, kuźwa, jakieś dziadostwo zamówiłam, jeszcze mi wirus przylezie jakiś, czy co, cholera, nie wiem. Ale okazało się, że na szczęście nic to nie, takiego nie było, a ja to odesłałam z powrotem, badziewie jakieś. Także tak to wyglądało. A ja jeszcze bym chciała rozkminić, jak w łatwy sposób streamować z PlayStation 1. Ale to naprawdę w łatwy sposób. Można było streamować z PlayStation 1 w jakiś naprawdę łatwy sposób, bo tylko w sumie na tym mi zależy. Przyszło źle, a oni mieniłeś się w kablach, dalej nie działało. No mówiłeś coś, że było coś takiego. Tam upscalery czy coś tam, tylko jakiś dosyć tańszy sposób. O, nie możesz zdobyć więcej doświadczenia.
No i lipa, tak? Bo już więcej nie może. Gry sprzed lat, w sensie do Kuby. On jakoś tam mi tłumaczył i coś mi wysyłał, ale ja już chyba zapomniałam. Muszę na to zerknąć. Wiem, że on mi wysyłał jakąś ten, jakiś tam adapter, czy coś takiego. Ale widziałam, że jest też jakiś tam PS1 tu HDMI i nie wiem, czy to jakiś scam, czy no, jakieś na serio coś fajnego. Nie mam pojęcia. No i tak, to by było na tyle. Słabo tu się kasa rodzi. No Kuby streamował ostatnio PS1 i grał z CTR TV u siebie. Coś podobnego. On ma pewnie więcej miejsca niż ja. To po primo. Nie wiem, co ja mam do cholery zrobić. Ciężka sprawa tu jest. On chyba streamował Parasite Eve ostatnio z PlayStation 1. Bo ja tam byłam, ale powiem ci szczerze, że ta gra mnie w ogóle nie interesuje. Mam jeszcze piracką wersję zasadzioną 10-lecia, ale to... Mnie to w ogóle nigdy nie interesowało. Drivera 1? O, Drivera 1 to ja bym zagrała z wielką chęcią. Ale najbardziej się teraz na GTA 1 nawaliłam, chciałam powiedzieć. O, i on mnie zawsze atakuje tutaj. Kubuś ma malutkie 14 cali, jeden monitor. Ja mam tylko laptopa gamingowego i więcej nic nie mogę zrobić, bo ja nie mam po prostu miejsca też. Nie skończyłeś tutoriala. Cześć, Rodgar. Ja to grałam w Drivera, ale nie pamiętam, czy zrobiłam jakąś misję w ogóle. Wiem, że mój brat grał Drivera, ale on mówi, że a ja tylko tak sobie na odwal się jeździłem, bo miałem w dupie tę misję, nie? Także tyle. Wiem, że ja miałam tego Drivera, no ale no, nie wiem, co się z tym wszystkim stało. Ja to chyba komuś popożyczałam i ktoś po prostu nie oddał, nie? I później się nauczyłam już, żeby nie pożyczać. Ale było już trochę za późno. Chyba wygrałam. Załatwiłam tego gościa, ale no praktycznie wszystko straciłam. Więc jest źle. Bo tu idzie następny i następny. Jest fatalnie. Gdzieś przed grał w Drivera i przeszedł go ostatecznie metry na wstecznym jest klip. GSL rozwalił po mistrzowsku. No to Miodzix. Ja to tam wiesz. No. Mówię, że ja nawet nie skończyłam tego Drivera. Miałam to 100 lat temu. W domu.
Dostałeś figurkę z serii Funko Pop? O, to fajnie, Rodgar. Te figurki chyba do tanich nie należą, z tego co mi się kojarzy. Dobry czar przyspieszenie dla wolnych jednostek. Ale też nie zawsze działa. Uj, co ten zombie taki mocny? Pchi? Co to było w ogóle? O! Ale dajebiście, buty przyspieszenia. 50 ziko? A, dobra, bo jakieś widziałam jakieś za więcej. Nie wiem dlaczego. Ej, spieprzaj od mojego miasta, frajerze. Na PC! No to nie, na PC to nie. To już jest nie to samo. Harry Potter? Fajnie. 50 zł to wcale nie tak mało. Można to też tak ująć. Ja to nawet powiem wam szczerze, że nie miałabym gdzie tego postawić. Miałam kiedyś takie figurki ze Spyro i z Crashem, takie trzymadła na kontrolery, czy co to tam jest. I oddałam. Mojemu sześniakowi. Ja jestem zgubiona, bo mi to strasznie fatalnie idzie. Kampania jest chyba za trudna dla mnie. W Biedronce te figurki były? Jak to jest możliwe w ogóle? Nie byłam dawno w Biedronce, to ja nie wiem, nie? No to leć! Ja mam... 6 km do Biedronki najbliższej, więc pozdro. Kratosa? O. No ja bym chciała też, ale no mówię ci, nie miałabym gdzie tego postawić. Za godzinę zielarz kończy pracę. Chyba wygrałam, ale to nie jest dobre zwycięstwo. Nawet powiedziałabym, że fatalne zwycięstwo. O, fajnie. Czyli sugeruje się tym, że lubisz po prostu grę o tron. Tu nie ma karczmy? Nie można tu wybudować karczmy, dlaczego? Nie mogę tego miasta przejąć, bo tu jest bardzo... A zresztą mogę spróbować. Dzięki za podpowiedź. Ale no nie bardzo, mi się to jakoś widzi. No... Ale może, nie wiem, może mi się uda to przejść. Jak nie, to sobie rozwalę to jakieś, jakąś misję. Zwykło przejdę. Bo ja to w ogóle na czuja gram, nie? Czasami. Czasami myślę, czasami walę na czuja. Z
żołnierz Call of Duty, też go kupiłeś. Lubisz zbierać figurki, Rodgar? XD, wygrałam. Ale tu nie mogę nic zrobić. To jest taka kupa. Ja dlatego wzięłam tego bohatera, żeby on mi zabezpieczył tamto miasto. Jezu, nie wiem, czy mi się to uda jeszcze wygrać, bo widzę, że jest źle. Widzę, że jest źle. Czy jest naprawdę źle? Tamten się kręci przy moim mieście. Ja jestem tym wszystkim już podłamana. Bo tu się ciężko armię zdobywa. On mi ciągle zabiera te... nie wiem, czy go załatwię. Takim randomowym bohaterem, co nie? Także ja ją sobie tutaj schowam. No okej, no. Zaraz spróbuję przeatakować tamtego typa. Na razie mi to średnio jakoś idzie. Bo on się cały czas pojawia tutaj, w tym miejscu. Nie wiem, skąd on ma taką wywaloną armię w kosmos. Jestem zaskoczona. Czyska wstrętna. No i załatwiony. I tak, i takim sposobem ta babka mi będzie cały czas awansowała. Także ten... spoko, co nie? Nie mam pieniędzy? Mam. 13 tysięcy za 23 roki! Ja w ogóle nie wiem, co tu się odpiernicza. Nie! Mam plagi. Dobra. Skąd on się tu wyrodził? Nie, ja już nie wiem. Miało być tak pięknie, a nie jest. Okej.
Mimo wszystko, co nie? Zero, ponieważ jest plaga. No to spieprzaj! Co za frajer? Ja nie wiem nawet, czy ja mogę go tam... jak ja bym poszła do jego miasta, czy bym rozwaliła to miasto, ale podejrzewam, że chyba nie. Teraz są ludy, mają taki upośledzony ruch. No dobra, on nie może zdobyć więcej doświadczenia, a tutaj już też nie można nic zrobić. Tutaj może rozbuduję to miasto. Ale mi się schodzi z tym. Teraz mam więcej pieniędzy. To sponio, co nie? Ten się znowu tutaj pcha, ale ja go już rozwalę. Ja mam najwięcej z tej mojej armii, to mi zostały same te krasnoludy z tej poprzedniej dużej armii. A ten to w ogóle jakaś pojedyncza jednostka. Doświadczenie. A ja się spróbuję może nią tam poruszyć w kierunku tamtego miasta. Co? No nie wiem. Tak w sumie. Bo ona ma też dobrą armię, ale jest słabym bohaterem. Więc może ja się tam zacznę powoli ruszać. O kurde, on tu się pcha cały czas. On chce cały czas zdobyć to miasto. Nie wiem, czy ja osłabiam jego siły, czy co? Dobra, okej. No rozwrat tego... Dobra, wampira. Dobra, okej. Dobra, to... To miasto muszę rozchrzanić, tylko nie wiem, czy mi się uda. Typowy komputer pcha się tym, gdzie nie trzeba. Hej ho, z tej strony Madzia. Witaj, Madziu. Jak tam? Co tam? My sobie gramy z pracy. Z pracy? Wiem, że to ty. Ja wiem, że to ty jesteś, wiesz? Bo poznałam cię po niku. Dobra, ja spróbuję się na tego typa tutaj rozwalić. No, widzisz? Ja sobie gram w Heroes Might and Magic 3 w tym momencie. A potem idę. Bo nie wiem, czy jutro wstanę. Dobra, ja mam dużą armię. Nie wiem, może to coś pomoże. Grałaś kiedyś w Heroesy?
Heroes 3 najlepsza gierka. O, jak dobrze, że ktoś to docenia. Fajnie. Heroes 3. O, Kumajka też docenia, jest super. Ja kiedyś mówiłam tutaj, że grałam w Heroesy 2, ale w ogóle to już mi nie podeszło totalnie. Jakoś tak się, wiesz co, przyzwyczaiłam do tej trójki, że 2 to mi nie podpadła, a 4 to w ogóle najbardziej. Choć zaczynałeś od 4, Kumajka? Ja nawet nie wiedziałam, koleś. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam. Dobra, zajęłam jego miasto i co dalej? Bo jestem w kropce. Tam musi coś jeszcze być, to jest niemożliwe. Tutaj ja jeszcze coś mam w zanadrzu. Bo mam 2 miasta bastionu. Ja tu sobie ulepszam na tych strzelców, bo oni są mocniejsi. Odwrotnie, a wiesz co, Kumajka, ja też miałam 4. 4. część, ale kiedyś tam powiedziałam też, że mi to nie podeszło, bo w ogóle ta dziwna była tam kamera, kompletnie inna niż w tej części. No i dobra, tutaj było to leże tego czerwonego, ale już tego leża nie ma. Chyba, że jeszcze coś tam jest pod ziemią i ja spróbuję tam się może dostać. Bo widzę, że on się stąd wyłania cały czas, więc trzeba się tutaj udać, żeby go po prostu zniszczyć. Jezus Maria. Walczyło się też od Heroes 1 do Heroes 4 i tylko 3 mi nie działały. Taka zła wtedy byłaś. Dlaczego ci nie działała tylko 3? Walczyło się też bohaterami, inaczej wojska się ogarniało, ale jakoś mi też podeszło. No właśnie, a mi nie bardzo. Mi się nie podobało to, że tymi bohaterami się walczyło. Właśnie nie przypomniałeś, bo ja mam sklerozę. Jeszcze 5 jest fajna. Z 4 na 5 to jest też taki duży przeskok. No nie będzie to dobre dla niego. Finanse. O, to bardzo źle. Szkoda. O, tu jest jeszcze miasto. Nie wiem, no YOLO. Jak to mówią. Ja w ogóle gram teraz w kampanię. Ale jakoś słabo mi to idzie. Dobra. Nie, lodowy pocisk to nie. Nie to, nie to. Tarcza. Jest tarcza? Nie mam tarczy. Kamienna skóra jest jeszcze dobra. To było dobre. Tego załatwić, bo on strzela. Ja to jeszcze nie lubię mieć. Nie lubię mieć jeszcze za dużej ilości miast. Jak już mam za dużo miast, to jestem już zgubiona wtedy, nie? Czerwony przegrywa. Wygrałam. Ale mi się zeszło z tą kampanią. Nowa gra 8. Zapisz. Nowa gra 8, gra zapisana. O, rękawice jeźdźca. To jest bardzo fajny artefakt. Co to było? Coś zniknęło. To wtedy mistrz magii ziemi i portal miejski, kek. Ja nie mam tej emotki. Też gubię się kompletnie, gdy masz za dużo, mam za dużo miast. Ja właśnie nie lubię mieć za dużo miast, bo
bo po prostu to jest jedna wielka masakra wtedy. I znowu nowa budowanko. Nie wiem, czy ja to... Zgodzisz się? O Jezu, kliknęłam niechcący tak. Nie wiem dlaczego. Ta babka, ona nie wiem, czy mi jest potrzebna. Ale się, ona teleportowała się razem ze mną do tej misji, więc spoko chyba. Tylko, że jak jest, jest ta bohaterka, to ona w ogóle nie ma żadnej armii. To jest też problem, bo będę musiała dzielić armię w ten sposób, że ona i ten mój główny bohater będą musieli mieć to. Także jest trochę źle. O Jezus, ja cały czas klikam, że chcę, żeby się przyłączyli. Może to i dobrze, nie wiem. Wybuduj ratusz jak najszybciej. Jaki jest mój ulubiony zamek? Jak widać, jest to bastion. Nie rozwalę ich. Podstawowy inteligencja. Dzięki, że tylko podstawowy. Szkoda, że nie zaawansowane. Uczy szczęście. A ja myślę, że ja mam szczęście w życiu. Twierdza albo forteca? Jeszcze to miasto się nazywa w Heroesach 5 Sylvan. Nie wiem, czemu zmienili nazwę, ale to już od nich zależało. Cytadela. Cytadela to nie jest przypadkiem ta na bagnach? A dlaczego akurat Cytadela? Ha, jednak mam jeszcze dobrą pamięć, pomimo zmęczenia. Sylwan brzmi elficko. Tak elficko, kumajka. Chcesz być moim elfem? Jezus. Nie ma on nawet... Ona nie ma pieniędzy, żeby mu dać. Dziwnie to zabrzmiało. Spoko, easy. Dawaj, bądź elfem. Tych sobie ulepszę na strzelców oczywiście, bo inaczej ja tu nie widzę opcji. Pierwsza pomoc, magia ziemi. Ja, wiesz kumajka, że dopiero teraz odkryłam to, co powiedziałeś, że magia ziemi, mistrz i portal miejski? Pewnie przez centymy, bo od Cytadeli zaczynałaś swoją przygodę. Ach, to dobrze. Ja to zawsze Bastion, czy tam Sylvan, czy jak to się tam nazywa. Zawsze. Ja ich chciałam zabić? Dlaczego? Nie, dwóch strzelców. O, zajebiście. Hello. Ale mam złoto. Ostatnio po prostu za dużo streamerów z Hoty oglądałem na PWP, to przez niektóre techniki zaobserwowałem. Dzięki, że mi to mówisz. Hehe. To teraz już wiem, co robić. Po co mi jest herb męstwa? O, tutaj jest dobry artefakt. A ona może sobie... O, tam jest jeszcze miasto brązowy tam jest. Dobrze wiedzieć. Muszę go szybko rozpierniczyć. Zapomniałam, że tu artefakt był. Nie no, ja jestem jakaś zmęczona. Spróbuję te elfy, ale wątpię. Dzielenie centaurów na jedynki jako mięso, armatnie albo zbieranie drugim bohaterem wojski pierdół. Można zbierać drugim bohaterem wojska albo jakieś tam zasoby. Ale się porażka będzie.
może i nie? Jakoś jeszcze wygrałam. Jest to dziwne. Magia wody plus zapomnienie przy mistrzu. Zapomnienie. Pamiętam ten czar. Kurde, co ja robię? Ja cały czas ich przyjmuję do mojej armii. I to za opłatą. Skuba. Krasnoludy będą się teraz pomnażać częściej. Gdzie ja szłam tu? Easy peasy. Jak masz jakikolwiek czar typu spowolnienie, które nie zadaje obrażeń, to przy mistrzu tej magii działa to na wszystkie jednostki, stąd elfy nie umiały tak teraz strzelić. XD? Wow. Dobrze wiedzieć. Bierz te zasoby, ziom. Nie wiem, czy to ich rozwala, czy ja ich rozwalę. Rozwalę, one bo uciekły przede mną. Tu mam skarby. Teraz on może już mieć więcej doświadczenia w tej misji. Co jest plusem. Ona tak zbiera armię z jakichś przypadkowych punktów. Zamiast z miasta. No właśnie, za 2 godziny trzeba iść spać. Ja też będę szła niedługo spać. Trzymaj się, do zobaczenia. Tak w zasadzie, to ja chyba teraz pójdę. Jest już godzina 6. Godzinę w sumie pograłam. No, godzinę. Czuję się taka zmęczona. Strasznie. Trzeba będzie już znikać w sumie. Bo chciałabym jakoś, nie wiem, do nocy, ale nie mogę. Niestety. Bo będę musiała iść zaraz właśnie spać. Też jeszcze się trzeba ogarnąć, coś wszamać. Za niedługo to może zrobię rajda. No to nie, jeszcze nie idę spać. Ale po prostu zjem coś, nie? I odsapnę chwilę. Fajnie było w Heroesy pograć. Nie przeszłam całej kampanii, ale zawsze coś. Może następnym razem zobaczymy się przy Doom.